Hej, siemka, witam wszystkich, tutaj Szybex. Naprzód 15W35B właśnie ujrzał światło dzienne, no w zasadzie ujrzał je wieczorkiem. Niestety nie mogłem go tego wam wypuścić, bo nerdziłem i grałem w gry. Także nie wiedziałem, że wyszedł, jest rano, teraz go kręcę. No ale dobra. Dwie rzeczy dzisiaj wam pokażę. Jedna z nich jest naprawdę fajna, widzicie je tam z tyłu, zapewne też na miniaturze, bo w sumie jakoś was zachęcić do zobaczenia snapshota musiałem. Także pokażę to, co w sumie nas najbardziej będzie interesować. Na początek jednak pokażę wam taką jedną fajną rzecz. Jak pamiętacie, command bloki dostały takie fajne strzałeczki. Teraz one są zakreślone, więc widać je wyraźniej z większej odległości. Taka praktyczna, mała zmiana. Co jeszcze jest fajne, jeżeli sobie zmienimy teraz właśnie na tą opcję conditional, na tą zależną, strzałeczka troszeczkę się zmienia, przez co znacznie łatwiej będzie grzebać przy command blokach, jeżeli będzie ich większa ilość, bo od razu widać, do czego mamy dążyć. Tak, w sumie chciałem w tym miejscu wam to pokazać. A nie, w tym miejscu chciałem wam coś innego pokazać. Jest jeszcze trzecia opcja, że potrzebuje redstone albo nie potrzebuje redstone. Może tak, jeżeli potrzebuje redstone, no to działa w klasyczny sposób. Natomiast jeżeli tego redstone'u nie potrzebuje, to napiszę to samo od razu. W sumie mogę nawet wam to zaprezentować, tak bardziej logiczną w sumie funkcję tego. Say... Dobra, niech będzie ten test oklepany już. I to bardzo. Damy sobie repeat, tak, czyli to jest ten fioletowy. I będzie cały czas coś tam pisał. Także to będzie dobre na przykład przy jakichś tam aurach, albo nie, może nie aurach, ale enchantach, które... Kurczę, nie enchantach, efektach, o! Efektach, jeżeli będziemy jakieś nakładać na graczy, na przykład na jakichś escape'ach. No i dobra, co do właśnie tej opcji Always Active, jeszcze jest taka fajna zależność, że tak, kiedyś musieliśmy zrobić coś takiego, żeby to odpaliło, a teraz, jako że te bloki wszystkie są always active, no i conditional oczywiście, to już widać nawet tutaj, to działają bez tego redstone, taki słupek może stać po prostu bez dodatkowego sygnału. No i ta najlepsza rzecz, w sumie jaką dzisiaj zobaczymy w tym snapshocie, to to, że zombie villagerki wyglądają już trochę bardziej jak zombie villagerki, czyli dostały wdzianka. No tekstury wdzianek, po prostu wdzianek, które miały wcześniej, przed tym jak zamieniły się w te zombie. Czyli jeżeli to był bibliotekarz, to dalej jak bibliotekarz wygląda, no tylko troszeczkę zzieleniały. One dały mi łapki w górę. A ty dasz? No i to tyle, jeśli chodzi o ten snapshot, zatem jeżeli wam się spodobało to, jak przedstawiłem informację, że było, nie wiem, wesoło, przyjemnie, czy tam przede wszystkim czytelnie, to zostawcie łapkę, a jeżeli nie, no to ocencie to w inny sposób. Natomiast jeszcze raz zachęcam do skomentowania, jak wam się podoba, bo mi się bardzo podoba to, może nie o tych command blockach, to już jest nudniejsza sprawa, ale to, ha! W końcu jakoś to fajnie wygląda. Dobra, w sumie to tak, z mojej strony już wszystko. Dzięki za obejrzenie, trzymajcie się. No i cześć.